Rzućcie okiem, panowie. I pęknie, to idziemy na pewno. Widzicie śnik. Masz gumowy młotek? Tej niesłychanej sprawy. W
Chcemy się modlić za tych, którzy ofiarowali życie swoje w tak okrutny sposób, w tak oburzający sposób. Niechże nasze uczestnictwo w tej najświętszej ofierze będzie przyjęte przez miłosiernego Boga. Z pokorą największą wyznajemy to nasze upadki, nasze słabości, nasze grzechy, by to miłosierdzie Boże było dla nas łaskawe. A wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Oto Słowo Boże. Niezwykły dzień, niezwykłą niedzielę, dzień 22 lutego 1931 roku wypadł akurat pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W Kościele Wschodnim obchodzony był taki dzień, który się nazywał Dzień Ikony, Dzień Obrazu. W płockim klasztorze młodziutka siostra ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, siostra Faustyna Kowalska, ma wtedy pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego. Jezus każe jej namalować obraz z tym podpisem: Jezu, ufam Tobie. I żąda też, żeby ten obraz, który mówi, wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. I ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Można powiedzieć, że to jest nie tylko życzenie, to jest po prostu nakaz. Bo w swoim dzienniczku siostra Faustyna pisze o tym święcie aż 14 razy. Co świadczy o ważności i częstym takim jezusowym przynagleniu, żeby właśnie to święto zostało wprowadzone w Kościele. Wiemy, że 15 lat temu święty papież Jan Paweł II to święto ustanowił. A możemy tak dodać, że papież obecny Franciszek rozciągnął na cały rok, że przyszły rok ma być świętem, ma być cały pod hasłem Miłosierdzia Bożego. Dlaczego tak? Sam Chrystus nazywa to święto i deszcz, która się kryje.
kryje w nim tą ostatnią deską ratunku dla ludzkości. W radości świąt wielkanocnych z ufnością zwróćmy się do miłosiernego Boga z naszymi prośbami. Módlmy się o jedność i poczucie wspólnoty dla wierzących w Chrystusa. Bohaterach, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że dzisiaj, w tym wielkim dniu, Dniu Miłosierdzia, oddamy należny hołd i szacunek tak wielu naszym rodakom zabitych w Katyniu. Księdzu proboszczowi dziękuję za homilię, a także za wspieranie tej idei powstania tablicy katyńskiej. Na koniec przytoczę słowa Antoniego Przybisa, który o pomordowanych w Katyniu Polakach mówił: ich niemy krzyk ciągle będzie tkwił w naszych sercach. Matko Boska Katyńska, która w swoim wizerunku tulisz nagie zwłoki żołnierzy zamordowanych z czajem tych głowy, bądź najświętszą matką dla swoich katyńskich dzieci. Zapytać Panie Starości, bardzo bym prosił może jeszcze kilka takich słów o trochę jeszcze innej akcji, która przy tej okazji Pan Poseł przedstawi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielebny księże kanoniku, czcigodni kapłani, Pani Poseł, Panie Pośle, Panie Starosto, Panie Wójcie, zacni mieszkańcy Porąbki, mili goście. Zwrócili się do nas, proszę Państwa, nasi rodacy z Berdiańska. Berdiańsk to jest miasto położone zaraz za Mariupolem, na wschodniej Ukrainie. Mieszka tam ponad 1000 Polaków. Dzisiaj są, proszę Państwa, zagrożeni atakiem rosyjskich terrorystów. Proszą o pomoc w postaci leków hemostatycznych. To są leki, które tamują krwawienie po postrzale, po zranieniu odłamkiem. Byłbym wdzięczny, gdybyście Państwo zechcieli zostawić jakiś grosz dzisiaj. Przed kościołem będą wolontariusze zbierać te dary do puszek. Także, proszę Państwa, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zwracam się o pomoc dla naszych rodaków w Berdiańsku. Bóg zapłać. Przyjmiemy błogosławieństwo na zakończenie. Oh!
tych tragicznie zmarłych, tych załadowanych. Prosiliśmy Boga, by obdarzył wieczną nagrodą, ale też nas żyjących owym błogosławieństwem, byśmy też potrafili żyć już nie tylko dla siebie i dla bliźnich, dla Boga samego, który nas stworzył i będzie nas sądził. I tutaj przy tej kaplicy, gdzie już jest jedna tablica poświęcona też bohaterom niezwykłym powstania. I teraz chcemy prosić o błogosławieństwo Boże dla naszych tam, którzy zginęli, i o poświęcenie tejże tablicy, tejże emblematu. Bardzo proszę Cię za prawda. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby było wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratni nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą, nieśmiertelnością i chwałą. Błogosław także nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Spółka dla gospodarki.
towarzystwa Księcia Porąbki. Towarzystwo Głośników Ziemi Żywieckiej Radzie w Porąbce. Dziękujemy wszystkim organizacjom za wspólny udział i za całą modlitwę i za te wiązanki. Prosimy komendę, chyba że jeszcze jakieś słowo krótkie na pójdzie. Ja bardzo proszę jeszcze chętnych do zabrania głosu. Czcigodni kapłani, panie pośle, panie pośle, panie wojewodo, panie starosto, panie wójcie. Znamy prawdę o Katyniu. Natomiast ważne jest, czy prawda ta będzie miała wpływ na nasze myślenie, na naszą aktywność. Widzimy, proszę Państwa, że Federacja Rosyjska nie do końca uznaje się odpowiedzialną za tą potworną zbrodnię. Nadal ukrywane są dokumenty, nadal rodziny katyńskie nie mogą uzyskać do nich dostępu. Toczyły się nawet procesy, w których Federacja Rosyjska odrzucała tę odpowiedź i musimy się też sami szanować. Wtedy będą nas też szanowali inni. Dziękuję za uwagę i gratuluję inicjatorom, panu wójtowi, towarzystwu tej pięknej, patriotycznej inicjatywy. Szanowni zebrani, jest mi niezmiernie miło, że w tym roku już drugi raz mogę tutaj być przed tą prawniczką. I dzisiaj brać udział w tak doniosłym znaczeniu, jaki jest niewątpliwie ta nowa tablica poświęcona ofiarom katyńskim. Ofiary katyńskie potrzebują wiele jeszcze prawdy o tym, czym była zbrodnia katyńska. Niestety nie mamy pełnych informacji. Ciągle są to zdawkowe informacje, które nie dają prawdziwego obrazu o tym fakcie. Prawda o Katyniu była przez PRL przemilczana. Jak powiedział Lech Kaczyński w pewnym wystąpieniu, tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest fundamentem Rzeczpospolitej. Są bardzo, bardzo dobre słowa świadczące o tym, że pamięć historyczna
która zresztą przez sprawy zwykła Lecha Kaczyńskiego była tak bardzo doceniana z oddziału w ten sposób, aby właśnie prawda historyczna była fundamentem naszej tożsamości narodowej. Tylko prawda i przede wszystkim pamięć historyczna może nas jako naród stawić wobec wokół naszej ojczyzny. Tak to właśnie było. Zatem ta nowa tablica jest pewnym dopełnieniem tego, co już tutaj właśnie w Porąbce za przyczyną ich władz, ale przede wszystkim mieszkańców, nie tylko mieszkańców, ponieważ co rok jesteśmy tutaj na każdej rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Teraz będziemy mieli okazję bywać częściej. To jest bardzo ważna data dla nas i dla wszystkich tych, którzy pamięć historyczną szanują i na niej budują tożsamość i również niezależność terytorialną Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę i gratuluję panu wójtowi samorządowi gminnemu i oczywiście towarzystwu, które tak pięknie działało na rzecz powstania tej tablicy. Bardzo dziękuję za uwagę. Szanowni panowie posłowie, czcigodni księża, zaproszeni goście, drodzy mieszkańcy gminy Porąbka. Naszym zadaniem jest dziś uczczenie pamięci bohaterów zbrodni katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci. Wydarzenia katyńskie sprzed 75 lat są dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec naszego narodu. W stosunkach polsko-słowieckich XX wieku Katyń jest momentem kulminacyjnym. Ten bezprzykładny akt ludobójstwa stanowi zarówno zamach na polską armię, jak i element planowanej akcji eksterminacyjnej skierowanej przeciwko elicie narodu. Zbrodnia ta uznawana jest za ludobójstwo i zbrodnię wojenną oraz zbrodnię przeciwko ludzkości, bo cywilnych więźniów w oparciu o bezpodstawne oskarżenia zamordowano z przyczyn politycznych. Jesteśmy zobowiązani przez wydarzenia katyńskie pilnie strzec w naszej historii i daru wolności, zwłaszcza, że w relacjach międzypaństwowych znów pojawiają się dążenia imperialne. Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej jest dla nas zobowiązaniem do pracy na rzecz wolnej i bezpiecznej Polski. Mogiły na wschodzie przypominają, jaką cenę ma wolność Polaków. Dziś w rocznicę zbrodni katyńskiej myślimy o winie i odpowiedzialności za przeszłość, ale musimy również myśleć o przyszłości. Historia dowodzi, że prawdy, jakakolwiek ona jest, nie da się ukryć. Jest to przestroga dla nas, dla Europy i całego świata. Wierzmy i módlmy się, aby niesprawiedliwość, zbrodnia i krzywda nigdy nie miały miejsca w naszej rzeczywistości. Gratuluję i dziękuję, że pamiętacie. Dziękuję. Ja chciałem serdecznie podziękować panu Mariuszowi Gutkowi, Wojewódzkiemu Konserwatorom Gazetu, który bezpośrednio sprawuje nadzór nad tą kaplicą za to, że została nam stworzona możliwość dla montowania tego krzyża katyńskiego, który dzisiaj mieliśmy okazję poświęcić. Chciałem podziękować naszym duszpasterzom za piękną, przeświętną i
za to piękne uroczyste poświęcenie, wszystkim gościom za to, że przybyli na dzisiejszą uroczystość, pocztom sztandarowym, wszystkim organizacjom, które uczestniczą w Towarzystwie Stoku, naszej orkiestrze, która uświetniła naszą uroczystość. Wszystkim dziękuję za to, że Pan Wojewodzie, Pan Staroście, za to, że dzisiaj wzięli udział w tej uroczystej, w tym uroczystym poświęceniu. Myślę, że jest to naszym moralnym obowiązkiem, żeby pamiętać o takich rocznicach, jak ta, którą właśnie dzisiaj obchodzimy. Dziękuję bardzo. Kompania Baśność. Kompania Lewo Zwrot. Kompania za mną Marsz.